Ej człowiek, weź powiedz, co powoduje, że wciąż płyniesz i nie toniesz. Twierdzisz, że ciągle masz zajęte dłonie, ale czy to daje siłę na każdy dzień tobie? Co ja robię? Żyję od kilku lat tak samo, ale mam coś, co pozwala mi nie paść w amok. Jest jak nauk, co pijanych pcha do baru. Może nie do końca wonię, odmawiam sobie browarów, a więc piję. Jakoś żyję i obserwuję, to mnie podtrzymuje. A sam wiesz, jak czuję bez profitów, bo tych nie daje mi pasja, ale jest satysfakcja, którą spełniam w narracjach. Ciągle staram się kartki wypełniać słowami, których pokryta jest energia. Tak się spełniam, to dobrze widać na koncertach, przy mikrofonach, bębnach, nie zwalniam tempa. Satysfakcja. Kilka osób w sumie to rozumie. Dzięki wam za to. To jest motyw bardzo ważny. To moje przeznaczenie. Wiesz co? Wiady, flesza, błyski, wszystkie te akcje w dupie mam, bo to nie jest ważne. Najważniejsze, by mieć satysfakcję. I tak od kilku lat mam swoją jazdę. Gram, dając pasję wam, mając rację, że rap to nie jest wyścig za hajcem. Wpadam w tą pracę, serce i patrzcie, jak na koncercie tęsknię. Wystarczy, dajcie o pasję, bo tym się jaram. Jak ja nabijam, a cała sala naraz się buja i robi hałas. Wtedy czuję, że żyję i szczęście mam. Codziennie budzę się z życia serca i wiem, co w życiu jest mi potrzebne. To piękne, cierpię radość stworzenia i coraz więcej chęci jest we mnie. Satysfakcja. Kilka osób w sumie to rozumie. Dzięki wam za to. To jest motyw bardzo ważny. To moje przeznaczenie. Na zawsze. Satysfakcja. Kilka osób w sumie to rozumie. Dzięki wam za to. To jest motyw.